Po tej prezentacji rozpoczniemy rundę zadawania pytań czy też zgłaszania uwag. Będę Państwa prosiła o zgłoszenie się, ja będę podawała mikrofon. Na pytania oczywiście będą odpowiadali fachowcy. Jeżeli nie zgłoszą Państwo tych uwag ustnie... Nie wdrażam, bo nie mam na nie miejsca. One nie są obowiązującym prawem. Oczywiście. Zgadza się Pan ze mną? To nie są warunki techniczne, które mnie zmuszają do stosowania. To są tak zwane dobre praktyki. Dobrze. Tak dzisiaj nazywa to ministerstwo. Nie, to my tak. Mówimy o wytycznych ministerialnych, mówimy ale o zarządzeniu prezydenta. Ale na bazie tych... A czy możemy ruszać dalej i konsultować dawne odcinki, a nie mówić o zarządzeniu prezydenta, jeżeli chodzi o standardy rowerowe? Ja tylko chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tam mieszkańcy oddawali te tereny, grunty, właśnie po to, żeby te miejsca parkingowe były i też powinniśmy to w jakiś sposób uwzględnić. Natomiast ja nie jestem specjalistą i nie zamierzam Pani mówić, w jaki sposób ma Pani to zrobić, ale bardzo proszę, żeby to w miarę możliwości uwzględnić. No i tutaj mieliśmy co najmniej 5 miejsc parkingowych, nie mamy teraz wcale miejsca parkingowego, więc no dwóch lokali usługowych, które mają tam być, nie ma żadnego miejsca parkingowego, no to troszeczkę tutaj mija się z celem prowadzenia tej działalności.